Co po pierwszym semestrze studiów, czyli mamy za sobą pierwszą w życiu sesję egzaminacyjną, znaną pomyślnie, a może i nie, a może już całkowitą rezygnację. O tym wszystkim dziś sobie porozmawiamy, czyli fajnie jest zacząć studiować, dobrze by było wiedzieć co dalej. Co po prostu po tym pierwszym semestrze, jak już wiemy jak się studiuje i tak dalej, co robić dalej, jakie są możliwości i co wybrać. Siema, z tej strony Emil Lipski, to kolejny odcinek podcastu Niedziela z Emilem, podcastu i całego kanału tak naprawdę, gdzie rozmawiamy sobie o tym jak żyć, a nie tylko przeżyć, szukamy złotego środka, bo ostatnio ktoś powiedział, że nie padło dawno, to złoty środek już w tym momencie na starcie, złotego środka między pracą, studiami, własną firmą i tak dalej, tym wszystkim takimi aktywnościami, normalnymi aktywnościami, którymi zajmujemy się codziennie, tak by żyć, a nie tylko przeżyć, by po prostu mieć fajne życie, by fajnie to zorganizować i fajnie sobie po prostu je przeżyć. Moi drodzy, jedną z takich najważniejszych rzeczy jest to studiowanie i tak naprawdę wybieranie tych wszystkich, znaczy nie wybieranie, może bardziej podejmowanie decyzji, no skupia się jednak dość mocno na tym, co chcemy w przyszłości osiągnąć. Tak samo jest z tym, z sytuacją, którą podesłaliście tak naprawdę sami, czyli osoby, które teraz są po pierwszym semestrze studiów, zastanawiają się co dalej. I ja się nie dziwię, bo tak naprawdę pierwsza studentka podniesie rękę, ta, która już jest minimum po pierwszym roku, może po dwóch, która nie miała takiej myśli, żeby studia po prostu w tym momencie zrezygnować. Może zrobię kiedyś, może zmienię kierunek i tak dalej. Te myśli są zawsze i tak naprawdę no myślę, że większość na pewno osób się ze mną zgodzi, że takie coś się pojawia w pewnym momencie. W pewnym momencie studiowania na pewno się coś takiego pojawiło u ciebie, a jeżeli jesteś właśnie po tym pierwszym semestrze, to już mogło się zacząć pojawiać. No właśnie dlatego jesteś na tym filmie i chcesz się dowiedzieć co dalej. Pomysłów jest bardzo dużo tak naprawdę, bo zobaczcie, że mamy możliwości w normalnym jakby sytuacji, to mamy możliwości, nazwijmy to, nieograniczone. Ograniczone do tego stopnia, że to zależy, czy studiujesz dziennie, czy to zależy, czy studiujesz zaocznie, chciałem powiedzieć. Nieważne. Zaocznie. Także to jest dosyć duża zmiana, no bo jeżeli ktoś mówi o rezygnacji całkowitej ze studiów po pierwszym semestrze, będąc studentem zaocznym, to tam się pojawia jeszcze bardzo ważny czynnik. Po prostu tego, że ktoś myślał, że da sobie radę i sobie rady nie daje. To też można podciągnąć tak naprawdę pod studentów dziennych, jak najbardziej się zgadzam, tylko tutaj bardziej chodzi o sytuację nie tylko dawania sobie rady i pociągnięciu całego tematu, całego tego projektu zwanego studiowaniem, pociągnięcia tego pod samą naukę, a tutaj mamy do czynienia z osobami, osoby, które studiują zaocznie, no to mają jeszcze jeden problem. Problem w postaci tego, że z reguły zaocznie studiują po to, żeby pracować. No i to się pojawia, magiczne słowo, czy ta praca jest, czy nie. Czy ci praca zadowala, czy nie. No właśnie, to są tam są innej kategorii problemy. A to są dalej studenci po pierwszym roku studiów. Studentki, studenci, nie? Także to są naprawdę bardzo ważne czynniki. Nie wiem, czy studiujesz teraz dziennie, czy studiujesz teraz zaocznie. Ja bym chciał, bo wiem, że ten materiał będą oglądać, jestem tego przekonany, zobaczymy po komentarzach, osoby, które nawet jeszcze nie studiują albo są starsze. I będą się na pewno zastanawiać nad pewnymi sprawami. Na pewno to by było dobre, żeby studenci, którzy właśnie teraz oglądają, napisali, nie? Gdzie studiują, jakie mają problemy i tak dalej. Znaczy, jakie pytania. To by było fajne, bo mogliby sobie ludzie porozmawiać i między sobą i właśnie ci młodsi by skorzystali, nie? Na tych ewentualnych wątpliwościach i tak dalej, bo wiem, że wiele osób właśnie ma te wątpliwości, szczególnie po pierwszym semestrze. No i to widziałem po prostu po wiadomościach na Instagramie i po tym, że sam was spytałem, nie? Przygotowując się do tego podcastu, no to przygotowywałem się w ten sposób, żeby mi trochę pomogliście, bo na story się właśnie spytałem i dopiero zobaczyłem, że faktycznie tych osób jest sporo. Ten temat w ogóle wygrał, nie? Bo były też inne propozycje. No i mamy to wyróżnienie w postaci studenta stacjonarnego, niestacjonarnego. Wszystko by było fajnie, tylko może się też okazać właśnie, że ten stacjonarny student też sobie nie daje rady właśnie w zakresie tej nauki. No i teraz może się tak zdarzyć, że przecież czegoś nie zaliczysz tak naprawdę, nie? Czyli coś się nie udało zaliczyć, inne rzeczy się udało zaliczyć. No i teraz pytanie, czy otrzymujesz promocję na następny semestr? Warunkową.
To już jest dosyć głębsza rozkmina tak naprawdę, no bo to zależy od ilości punktów ECTS, to zależy od tego, jakie przedmioty, za ile tych ECTS-ów i tak dalej, że wszystko się okazuje, że możesz mieć warunkową potem promocję, wszystko się okazuje w praniu i tak dalej. I to jest, moi drodzy, niesamowite, że każda uczelnia może mieć troszeczkę inne reguły warunkowego puszczania, nazwijmy to, ludzi na kolejny semestr. Wiem, że wiele osób ma ewentualnie poprawkę, bądź na przykład, nie chodzi mi o poprawkę, jeżeli chodzi o sesję egzaminacyjną, tylko po prostu do danego przedmiotu musi podejść jeszcze raz. No i teraz nie wiem, jak jest na większości uczelni, na pewno wiem na tych, co wiem, czyli musiałbym mieć dane o całej Polsce, to jest niemożliwe, ale na tej mniejszości, którą wiem, to naprawdę może to polegać na tym, że musisz do przedmiotu podejść za rok. Na przykład, warunkowo, że nie to, że tam kiedyś, tylko za rok, bo ten przedmiot jest realizowany tylko w semestrze zimowym, prawda? Są opcje na niektórych uczelniach, że możesz realizować taki przedmiot w jakby turnusie tych zaocznym w semestrze letnim, nie? Czyli jesteś na dziennych, nie zdajesz tego przedmiotu i wiem, że na niektórych uczelniach są takie patenty, nazwijmy to patentami, że jakby na ten przedmiot chodzisz do zaocznych, bo oni teraz go mają. Czyli jakby kontynuujesz ten przedmiot od nowa z zaocznymi, studiując dalej dziennie i dalej go sobie robisz, nie? Czyli od razu nie czekasz jakby tego roku, nie musisz jakby czekać znowu do października, żeby zacząć ten przedmiot, tylko go sobie zaczynasz, robisz. No i wtedy już każdy jest zadowolony, no bo robisz ten przedmiot i jest gitara. No i to jest rozwiązanie, jeżeli takie coś macie, no to pewnie, że lepsze, bo masz jakiekolwiek wiedzę na ten temat z tego materiału, z danego zakresu, więc po co to odkładać, wiadomo, nie? Lepiej od razu, jeżeli w ogóle taka opcja jest, bo nie zawsze jest, to podejść do tego od razu, bo to jest na plus, nie? Na plus, bo to jest rzecz, którą trzeba skończyć z reguły egzaminem albo jakimś zaliczeniem, kolokwiami, więc jeżeli już te kolokwie miałaś, no to miałaś, no to faktycznie podobne mogą być te kolokwie, prawda? Więc jeżeli masz w głowie pytanie i tak dalej, gdzieś może zapisane czy coś, no to się może okazać, że to będzie po prostu bardzo łatwe do powtórzenia, nie? Jakby zrobić to od nowa, podejść, jakieś notatki są zrobione, nie? A za rok to może zaginąć. Także ja polecam, jeżeli masz taki warunek, masz taką możliwość, to brać jak najszybciej tak naprawdę ten warunek, bo to jest po prostu bardziej opłacalne dla ciebie, nie? Kiedyś tak trzeba będzie go zrobić, a jeżeli możesz tam pół darmo, nazwijmy to sobie pół darmo, jeżeli chodzi o wysiłek zrobić, no to kurczę, no to każdy by skorzystał tak naprawdę. Co w przypadku, gdy nie zdałeś tego jednego przedmiotu albo kilku i się okazuje, że tej promocji nie masz? Czyli po prostu, krótko mówiąc, zostajesz skreślony z listy studentów, no i po prostu kończysz studia. No bo się okazuje, że tyle masz przedmiotów powalanych na pierwszym semestrze, że nie masz szans, że w ogóle warunkowo cię przepuszczą. I wiem, że są takie osoby. To nie jest jakoś tam, wiecie, nic dziwnego, że takie osoby się zdarzają, bo przecież wiele osób odpada po pierwszym semestrze, a ba, po pierwszym roku na niektórych kierunkach połowę osób już nie zobaczycie. Więc zaczyna 100, zostaje 52. Po pierwszym nawet nie semestrze, no może roku. No to jakby sytuację teraz przytaczam z życia realnego, nie? Ze znajomych i tak dalej, którzy już pokończyli, którzy są w trakcie, którzy już tam są w środku. No i takie z obserwacji wnioski wyciągam, że zawsze ludzie odpadają. Jeżeli jesteś w gronie tych osób, które w tym momencie są kwalifikowane jako ta do odpadnięcia, to według mnie w ogóle by się nie stresowało. Dlaczego? No bo zobaczcie, dotknąłeś studiowania. Wiesz, co jest grane. I niestety w Polsce jest tak ze studiami, że trzeba ich dotknąć, w cudzysławie dużym, dotknąć tego studiowania, żeby zobaczyć, że jak to w ogóle jest z tym studiowaniem. Bo faktycznie nie ma co się oszukiwać, że w szkołach średnich, teraz pamiętam o technikach, jest takie przeświadczenie, że o, pójdziemy na studia, wow, ale to są dorośli ludzie, nie? Mega, niesamowicie, jakie to już będzie życie, normalnie, tu imprezy, tu coś, tu, ale będzie, kurde, teraz w tym liceum, teraz w tym technikum, to matko, ta sorka, co ciśnie, niesamowite. Okazuje się, że idziecie na te studia. No i jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej w postaci tego, że nie traktują już was jak dziecko, co czasami niestety ma miejsce jeszcze za sprawą, no niestety, ustawy w szkole, gdzie jesteście dorosłymi ludźmi, a traktowani jesteście dalej jak dziecko. Trudno. To już na inne podcasty, jeżeli chodzi o zmianę systemu edukacji. No ale to może jedyna rzecz na plus, bo może się okazać, że jest więcej rzeczy na minus. Że tak naprawdę to studiowanie wygląda tak,
Zobaczymy, ile osób się zgodzi. Jeżeli się zgadzasz, to łapkę w górę. Jeżeli nie, to w dół. To jest tak, że te studia są gorzej tak naprawdę prowadzone niż uczelnia wyższa. No panie, to my tu na studia idziemy, niż normalna lekcja w szkole. 45 minut, że półtorej godziny wykładu jest tak poprowadzona, że ty wychodzisz i nie wiesz dalej nic. I taka jest esencja studiowania niektórych kierunków, może nawet nie kierunków, bo kierunki są może i fajne, tylko ułożony sylabus w postaci prowadzących i ogólnie danej uczelni, która albo wydziału, bo czasami jest ten sam kierunek na różnych wydziałach, albo podobnie się nazywa, jakieś takie modyfikacje, żeby tylko więcej pieniędzy wziąć od łebka, jak to się mówi, na uczelnie, no to się okazuje, że te półtorej godziny ty tam siedzisz i masz takie uczucie, w tym nawet pierwszym semestrze, że siedzisz i tak ciekawe, co ja tu robię? Teraz się akurat siedzi i nie pierdzi się na uczelni, tylko w domu, to przynajmniej jest bardziej komfortowe. No ale jednak tak jest. I nie wiem właśnie, tak jak powiedziałem, ile osób się zgodzi, zobaczymy po wyniku, ale faktycznie na pewno, znaczy może faktycznie na pewno, no faktycznie tak się może zdarzyć, a na pewno wiele osób ma, co już nawet teraz już wie, że oblało, bo o tych osobach teraz mówimy, miały takie przeświadczenia. I zobacz, i teraz ktoś by teraz, wiesz, no załamał się, matko boska, nie, no to jest, ja mam warunek, to albo w ogóle już, oj, koniec, co, za rok mam zaczynać, czy coś, nie wiem, o co chodzi. Moi drodzy, no ja akurat żyję takim przeświadczeniem, że fajnie by było zebrać doświadczenia i wy to doświadczenie już macie, a to jest najważniejsze w projekcie studiowanie w Polsce. I no jeżeli ktoś już dotknął tego studiowania, to wie, czego się może spodziewać i łatwiej jest, paradoksalnie, wybrać kierunek studiów w Polsce. Mówię w Polsce, bo takie mam realia studiowania tutaj, za granicą jest trochę inaczej. No to, a swoją drogą o tym podcast trzeba zrobić. O tym studiowaniu za granicą trzeba zrobić podcast i to nawet może kogoś zaproszę. O, wiele osób nawet z tego kanału już studiuje za granicą, także fajnie by było zrobić sobie taki podcast, wiecie, nie tylko monologowy, a bardziej dialogowy. Tak jak zrobiliśmy jeden z podcastów z Kasią, żeśmy zrobili ten jeden z podcastów. Tylko próbuję sobie przypomnieć numer. Nie przypomnę sobie. To był jakiś taki, wiecie, podcast tam 20 chyba parę. No nieważne, zrobiliśmy sobie. No fajnie to wyszło, żeśmy sobie porozmawiali, porównali, no jakie są tam różnice między szkołą taką a taką, wiesz, w Stanach. No to fajnie by było porównać to teraz z zagranicą, jeżeli chodzi o studia. No a wracając do tematu, no to jednak faktycznie, no nie ma co się oszukiwać, że będąc bogatszy, to doświadczenie, będąc bogatszy, potem już masz w głowie, że no to fajnie brzmi, to sobie ostatnio w poprzednim podcaście chyba, czy jeszcze w poprzednim rozmawialiśmy, nie? Że no niby wszystko fajnie na stronie internetowej wygląda uczelni, że wow, czego tu my się nie nauczymy, co my tu nie zrobimy, jakie projekty, kurde, łaziki na Marsa, już Musk już dzwoni normalnie, wybiera numer i jedziemy z tematem, my chłopaki albo dziewczyny z Politechniki, nie? To będziemy konstruować. Masakra. Okazuje się, że rzeczywistość jest inna i mając tą świadomość, możesz już no, wybrać trochę te studia inaczej. Pod innym kątem, pod właśnie kątem takim, że ten kierunek może ja bym się przemęczyła, bo prawie na każdych studiach trzeba ten element u niektórych wykładowców nazwany męczeniem się przeżyć. No to czy to mnie interesuje? Nie wiem, ale potem będę miała lepsze perspektywy. Fajniejszy papier, lepszy na rynku pracy, no bo przypomnijmy sobie, po co się studiuje. No właśnie się studiuje po to, żeby wykorzystać te atuty ewentualnie na rynku pracy. No i tu już człowiek, wiesz, człowiek zaczyna myśleć innymi kategoriami. Wcześniej to potem liceum, potem technikum, to jest zero informacji ze strony nauczycieli. Chwała Bogu, że niektórzy nauczyciele, no to jakieś te informacje przekazują. Niestety mają często przekłamany w ogóle obraz. Mają obraz studiowania, jaki mieli za czasów ich studiowania. No lepiej, gdy się trafi nauczyciel, który ma w wieku waszym, czy w waszym, czyli plus tam 5 lat, o, waszym, ale trochę starszym, nie? Czyli rówieśnik, który kuma, bo jakby ten nauczyciel jakby ma tego prawie rówieśnika w domu jako dziecko, ale już prawie po tych studiach i tak dalej, to ma wtedy najlepszy obraz tego, jak to wygląda. No jednak niestety
Za wiele się też nie zmieniło od czasów studiowania nauczycieli starszych w szkołach średnich i nawet ten obraz mogą mieć trochę zaburzony w perspektywie takiej, że myślą, że się coś już zmieniło na lepsze, a się guzik zmieniło czasami na niektórych wydziałach. Dalej jest to bardzo podobne. No może komputer wymienili 15 lat temu albo 10. Co już 10-letni komputer to już wcale nie jest czasami tak źle na niektórych wydziałach. No niektóre wydziały są... To mamy taką strasznie, moi drodzy, zakłamany obraz, bo tak jak powiedziałem, możemy mieć komputer 10-15-letni na jakimś wydziale, a okazuje się, że drugi wydział albo, nie wiem, kierunek robi to na komputerach sprzed pół roku, nie? Jakby wiecie, o co chodzi, że wymieniają sprzęt co 2-3 lata. No to właśnie chodzi o ilość pieniędzy i gospodarność danej uczelni, danego wydziału, danego kierunku i to jest, no dlatego mówienie o tym, o skali całego kraju jest trochę krzywdzące, bo na niektórych uczelniach może to być naprawdę rewelacyjnie poprowadzone i często to są te tak zwane gorsze uczelnie. Mają po prostu tak dostęp do infrastruktury, że aż chce się żyć. A te większe, te niby takie, wiesz, prestiżowe, niby tam się każdy nie może dostać, niby taki papier z takiej uczelni, to ja pierdzielę, co to nie możesz z takim papierem, nie? To się okazuje, że no to wygląda trochę inaczej, no ale to już musisz wybrać. Musisz wtedy wybrać, zaczynając studia od nowa, no nie ma co się dziwić, że to na pewno pomaga, bo już to już nie jest to samo. To już nie jest to samo jak po liceum, nie? Że ja będę studiował, ja będę studiował i to będzie jakieś takie rozwiązanie. Niektórzy w ogóle teraz chcą iść do pracy, bo już mają dość tego studiowania. Kropka. I to taka, wiesz, mocna ta kropka, bo wiele osób jakby myśli, że w pracy to będzie fajniej, bo ja już mam dość tej uczelni, bo muszę siedzieć do 24 nad projektami. I się zgodzę. Jeżeli masz dobrą pracę, to... No to sensowne by było pracować te 8 czy 9 godzin, ewentualnie dokształcać się we własnym zakresie i po prostu pracować. Tylko że dochodzi taki czynnik sytuacji, w której ty się znajdujesz, bo zobaczcie, żyjąc teraz na tych zdalnych, i to nawet ten materiał będzie aktualny, jak nie będzie zdalnych, bo to jest zupełnie to samo, ale żyjąc już na własny rachunek, nazwijmy to, czyli samemu trzeba wyprać, skarpeta jak jest brudna, to się nie upierze, wyprasować, jak chcesz wyjść z kumplami do koszule, trzeba samemu. Rozumiecie, o co chodzi? Czy normalne życie, co wydaje się dla osób, które teraz słuchają tego podcastu, wiem, że puszczany jest on na lekcjach, dla osób, które mają na przykład lat 40 jako nauczyciel, coś niesamowitego. Po co ja w ogóle o tym gadam? No, to są realnie teraz naszych czasów. Także no to warto o tym wspomnieć. Czyli jeżeli taką mamy sytuację, że osoba już żyje trochę na własny rachunek i musi sama prać skarpety, no to się okazuje, że w takiej sytuacji trochę ciężej będzie jeszcze ewentualnie, jeżeli nie pracujesz, pójść do pracy i tylko pracować, bo cię może przygnieść z drugiej strony ta sytuacja, że kurde, robiłam te rzeczy i miałam te studia, albo miałam te studia, tak ciężko było, ale jak jeszcze trzeba pójść do pracy, wrócić z niej, dojechać, będąc na zdalnych, no to już masakra. To już masakra, nie? I czasami się okazuje, że ktoś mówi, że jejku, masakra, siedzę do 24 nad tym projektem, ale jutro masz na przykład 3 wykłady. No i siedzisz na tej uczelni 1,5 godziny. Ty, no to prawie 2 razy tyle, a z dojazdami to jeszcze więcej, byś musiała następnego dnia siedzieć w pracy. Chwała, jeżeli masz pracę datową, nie? Czyli piątek, poniedziałek, lepiej to brzmi niż od tyłu, ale no, tak jest, nie? Czyli, że policz się godzinowo, komuś się tak wydaje, że jak to nie będzie rewelacyjnie, ty, no ja już, nie, tam warunek, nie, biorę tego warunku. Emil, daj spokój, no po co mi te studia, przecież sam mówiłeś, da się bez studiów dobrze żyć, na pewno. No tylko, że to wszystko zależy, bo czasami, tak jak powiedziałem, no w większości nawet przypadków, już lepiej mieć ten papier i się przemęczyć. No i teraz liczysz godzinowo. W pracy minimum 40 godzin tygodniowo, no bo jeżeli masz umowę o pracę, tak zwany UOP, no to 8 godzin codziennie, wychodzi średnia, no w zależności jak miesiąc tam popada, 40 godzin tygodniowo, ciach, mamy to, no i jedziesz z tematem. No to czyli 8 godzin średnio dziennie, no to teraz policz sobie, czy ktoś w ogóle z was to robił? Osób, które teraz się zastanawiają, co po tym pierwszym semestrze, czy iść może do pracy, o tym zaraz sobie powiemy, w ogóle studiując, będąc w komfortowej sytuacji, czy nie? No pewnie nie. No i właśnie. I się może czasami okazać, że w niektórych kierunkach, jak policzysz sobie takie istotne, te tak zwane killery, które wymagają siedzenia nad projektami do 24, to się może okazać, że takich przedmiotów jest na przykład 3 na
7 albo 8, czy tam ile ich jest w puli danego kierunku, danego roku, na danym semestrze. No i się okazuje, że jakbyś policzył te godziny, to patrz, masz dany kolokwium, siedzisz tam ileś dni do nocy i tyle. I po tym miesiąc czasu można sobie tutaj, wiesz, pożyć sobie można. Czyli bo było dnia wolne, bo zajęcia się od 13.30 kończą od 8.00. Wiesz, no tak w pracy by nie było, bo byś do 16.00 siedział. I no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To jest naprawdę złota reguła, no złoty środek, nie? Złoty środek to jest właśnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Bo i dla jednej osoby było lepiej już pójść do tej pracy i mieć totalnie gdzieś, a dla drugiej... No będzie się zastanawiała, no co jest dla mnie lepsze, żeby za kilka lat zebrać owoce moich decyzji teraz, bo musicie sobie to uświadomić, że teraz te decyzje, które podejmujecie na przykład po pierwszym semestrze, albo nieważne, tam po 10 semestrze studiów i idąc już prawie na doktorat, no to przecież to będzie dopiero widoczne za kilka lat, czy dobrze zrobiłaś, czy źle zrobiłaś, no de facto generalnie, no de facto tak jest. Jaką decyzję nie podejmiesz, no to ogarnięta osoba tak poprowadzi swoim życiem, że będzie okej. Czasami się można zastanawiać, że a co by było, jakbym rzuciła? Co bym było, gdybym jednak kontynuowała? Gdybym kontynuował, nie? No właśnie, takie gdybanie no z reguły nie ma sensu, no my tak robimy jako ludzie, no bo czemu nie, no ale co to, taki to już się nie dowiemy, nie, już się nie dowiemy, dlatego no faktycznie ta decyzja teraz, podejmą decyzję, że ja tam nie, jest warunek, to ja już nie sprawdzam, ja nie wiem, mi się nie chce, idę do pracy, mi tam wiesz, wiosna, człowieku, pojeżdżę sobie do pracy. No to się może okazać, że faktycznie za parę lat będziesz żałował, bo będzie to rozmyślanie. No i no i mogłem kontynuować. A nóż widelec, bym miał papier, nie? I to jest fajne myślenie. Prawie sobie wokół palec sadziłem, no masakra. Chciałem tak, wiesz, zagestykulować, prawie sobie zrobiłem krzywdę. No to okazuje się, że bądź co bądź, czasami lepiej się przemęczyć te kilka lat, bo kto wam powiedział, że robiąc dany kierunek, musisz pracować w tym kierunku, pomimo że po pierwszym semestrze on ci się już nie podoba, no nikt. Ale faktycznie, robiąc dany kierunek, na przykład dajmy na to prestiżowy, mocny, fajna uczelnia, cokolwiek takiego, to można sprzedać na tej pierwszej pracy, pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, albo w jednych z pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, na których się musicie fajnie sprzedać. No ogólnie na każdej trzeba się sprzedawać. No taka jest różnica, widzicie, między życiem już na dorosłym, a osobami, które mają 10 lat i piszą ludziom w internecie, sprzedałeś się. No potem też się będą sprzedawać, tylko wymieniać będą swój czas, na przykład te 40 godzin tygodniowo na daną monetę za daną stawkę godzinową. No i tyle. Taka jest różnica. Widzicie, to bardzo łatwo sprawdzić, czy ktoś ma więcej niż lat 18. Albo czy inaczej, czy ktoś ma po prostu trochę oleju w głowie, bądź już po prostu pracował i wtedy to już prawie każdy dostaje tego oleju do głowy i myśli na pewne sprawy inaczej. Jak już trzeba za prąd zapłacić, to już wtedy, wiesz, już jest wtedy inaczej. No tak. Ktoś sobie też kalkuluje, i są takie osoby tutaj do nich, że jak ja pójdę do pracy teraz, no to ja już sobie będę sama żyła, będę sobie sam żył, o, ja już nie mogę z rodzicami, masakra, to zdalne, albo nawet nie zdalne, nie, ktoś tam mieszka z rodzicami, już chce się wyprowadzić, a nie może, bo by mu nie dali, albo by nie wie, czy mu wystarczy, nie, ale by chciał po prostu mieszkać samemu, albo chciałaby mieszkać jako kobieta, na przykład z koleżankami, nie, wynająć i to wydaje się bardzo fajne, to słuchajcie, nie da się policzyć, czy da się, ale to jest niezwykle ciężkie, niezwykle trudne, kosztów utrzymania, które was będą, jakby będziecie musieli ponieść po tym pierwszym semestrze, zakładając to już zamknięcie tematu studiowanie i rozpoczęcie tematu praca. Dlaczego? Ktoś się powiedział, no ty, no bo ja sobie policzę, wiesz, tu Excel i Kamil, tu już wiesz, trzeba być oszczędny, pyk, pyk, tu dwa majonezy w cenie jednego promocyjka, tu sobie wszystko przekalkulowałem. No, moi drodzy, okazuje się, że jest coś takiego jak wydatki nieprzewidziane. I zawsze można oszacować przecież budżet na wydatki nieprzewidziane. No, ale się okazuje, że życie bywa bardzo zawrotne. Telefon się zepsuje, pralka się zepsuje, wiecie o co chodzi. Naprawdę ta poduszka finansowa, którą trzeba mieć na daną godzinę wolnych pieniędzy i środków, bywa,
bywa przez Polaków niedoszacowana, dlatego chwilówki dzielą, czy wiesz, pożyczka, nie masz pieniędzy do bociana, jest tak popularna i tak naprawdę modna. Może się okazać, że w waszym kręgu nie, ale jednak zobaczcie, ile tych placówek istnieje, ile jest nazw, ile jest firm, które jakby funkcjonują. No, świadomość ludzi taka finansowa jest na poziomie minus 2. Ogólnie w Polsce na minus 4. Tak bym to ujął. Jak było na 0, to były te prawie, że nie funkcjonowały te chwilówki. Prawie, żeby nie funkcjonowały, ludzie by załatwiali to trochę inaczej w swoim życiu. Oprócz właśnie tych sytuacji, których nie da się. Po prostu nie ma innego rozwiązania, nie? Znaczy to by było najlepszym rozwiązaniem. No ale to taka dygresja. No i faktycznie to pójście na takie swoje, bo ja już nie mogę wytrzymać, masakra, gdzie tam studiować. No to się okazuje, że patrz, napracujemy się w naszym życiu. Podejrzewam, że więcej niż do 65 roku życia niestety będzie musiała nastąpić reforma emerytalna. Prędzej czy później, nie wiem kiedy to będzie, na pewno jak już przyjdą mądrzy ludzie, to będą chcieli to zrobić, bo żyjemy dłużej. Jak żyjemy dłużej, no to więcej pieniędzy trzeba zapłacić emerytom. Dlaczego? No bo skoro my żyjemy dłużej, no to więcej pobierają emeryci również, bo żyją dłużej. Emerytury, jest wyższa jakość opieki zdrowotnej, będą robić więcej zabiegów, będą schorowani, bo wydłuża się jakość życia, no ale czymś trzeba to sfinansować, no bo właśnie zabiegi, bo badania i tak dalej. Przekłada się to wszystko na tą machinę. Okazuje się, że my się napracujemy jeszcze lat 40, to minimum. Minimum. W mojej ocenie, jako my, nie, to pokolenie. 40 lat roboty. Okazuje się, że te 3 lata studiowania, czy tam 5, no bo ktoś już jest taki ambitny i tam, wiesz, Emil Magister, no to patrzcie, że to jest, no, 1/8. 1/8. 1/8. To nie jest wcale tak mało. No i patrzcie, co ja bym polecał dla tych osób teraz takich, co nawet wszystko zaliczyły, ale wiesz, jest taki niedosyt, w ogóle jeszcze są na tym materiale, także tutaj są bardzo zainteresowane, a ja zawsze wolę takie fajniejsze rzeczy i porady takie z mojej perspektywy dać na koniec. Trzeba wynagrodzić osoby, które oglądają do końca. Moi drodzy, idźcie do roboty i kontynuujcie te studia po pierwszym semestrze. Ja tak zrobiłem. Poszedłem do tak zwanej roboty, no, drugiego semestru. Magia. Niemożliwe. Dziennie? Panie. Nie da się. No pewnie, że się nie da na pełen etat. Ciężko. Ciężary. Masakra. Znaczy da się. Wszystko się da. Da się i studiować dziennie i pracować na pełen etat. Tylko co trzeba mieć? No elastyczny grafik. To normalne. W ogóle studiując trzeba mieć elastyczny grafik. No trzeba mieć trochę też zaparcia. Samozaparcia, bo wyrabianie większej liczby godzin. No właśnie. Zamieniasz ten czas na to, by ktoś ci dał pieniądze. Więc tego czasu nie masz, to już jest czas, wiesz, w pracy, przepadł, koniec. No, trzymasz kasę, okej. Okay. W tym czasie chcesz spotkać się na spotkanie z przyjaciółkami, z przyjaciółmi. Nie ma tej możliwości, bo ty jesteś w pracy. To już nie będzie tak, że dobra. No, ja zostawiam, wiesz, dzisiaj ten projekt zamykam, dobra. Bez spiny są drugie terminy. No nie, tam już albo się stawisz i zarobisz, albo się stawisz i w ogóle się utrzymasz, albo C opcja, nie pójdziesz, bo masz podejście jak na studiach, wywalą cię i tyle. No dlatego o tym profesjonalizmie w pracy i tak dalej, o tym podejściu, no to sobie jeszcze zrobimy cały podcast, albo nie jeden, bo to jest bardzo ważne. Ja w ogóle czasami rozmawiam z osobami, które rekrutują. Mam w kręgu znajomych rekruterów w różnych branżach. To, co mi oni wypowiadają, czy opowiadają, to jest głowa mała. I to nie jest tylko do osób, które mają tam lat teraz 20 kilka, albo mniej i tak dalej. To są nawet osoby po 30, po 50, którzy traktują na rynku pracy w niektórych branżach, czyli że wszędzie, chodzi o mi o cały przekrój. No bardzo źle i to jest naprawdę, moi drodzy, możecie potem trafić na tak zwaną czarną listę danej firmy. Jest to prawda, to nie jest legenda, gdzie potem z automatu jesteście odrzucani. Dygresja, ale takich smaczków jest zawsze dużo. Zgubiłem wątek tak naprawdę. Zgubiłem wątek, bo poszedłem w tą pracę. A, no właśnie, żeby pracować i studiować. No, moi drodzy, dlaczego ja mówię, że to jest klucz najlepsze, ale i dlaczego mówię, że to jest zdrowe? W mojej ocenie tylko. Jak się nie zgadzasz, no to wiadomo, masz takie prawo, po to jest ten kanał. Bądźmy obiektywni. No to, moi drodzy, pójście i łączenie dalej tych studiów, co ci daje? Daje ci tak. Pierwsza sprawa. Kończysz dalej, robisz ten papier. Kiedyś go skończysz z tym warunkiem, czy nie? Masz status, lecisz z tematem. Czyli
jeżeli te 40 lat minimum będzie tej orki, zwanej pracą, ciężko, no to faktycznie te parę lat się okazuje, że to jest jakaś dobra inwestycja, żeby tego nigdy nie zabrakło. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał świat, nie? Może kiedyś tylko magistrzy będą mogli kichnąć na dworze, nie? No i mnie nic nie zdziwi za 20 lat. No ale okazuje się z drugiej strony, że ta praca, nie? Po co teraz? No Emil, no ja jeszcze się napracuję. Ty, no słuchaj, jakby no wszystko fajnie, ale bez przesady. No ja jeszcze się napracuję, sam mówi, że 40 lat. Moi drodzy, dlaczego to ja polecam jak najszybciej po tym pierwszym semestrze to już w ogóle? To od tej pracy, pierwszej pracy to jakiś oddzielny podcast, tak jak mówiłem przed chwilą, bo zyskujesz doświadczenie w pracy. Co zyskujesz jeszcze więcej? Najważniejsze w mojej ocenie. To, że jeżeli pracujesz już podczas studiów, a tak wcześniej zaczynasz, to idziesz sobie na taką rozmowę kwalifikacyjną potem, ewentualnie zmieniając pracę, ogólnie masz to w CV, idziesz i mówisz tak. Ja jestem Emil Lipski, osoba, która jest w stanie połączyć studia z pracą. Proszę bardzo, to przykład. Tu pracowałem, tam pracowałem, to robiłem. Dlatego można mi zaufać. A uwierzcie mi, że zaufanie do młodych ludzi no niestety się kurczy przez prawo ich zachowania, które bywa często nieodpowiednie w miejscach pracy, ale to tak jak mówię, nie można tylko narzekać na tak zwanych młodych okeboomer, tylko po prostu ogólnie ludzie tak mają w zwyczaju, ale generalnie no to młodzi, jakby tendencja jest taka, że wśród młodych, jak się spytacie, pogadacie z jakimiś rekruterami, może macie w rodzinie, no to faktycznie tak jest, nie? Że ci młodzi, zawsze się narzeka niby na tych młodych, ale tutaj to ja widzę po znajomych, nie? To ja widzę po znajomych. Co to ci daje? Nie zasiedzisz się, bo może się okazać, że bardzo wygodnie się siedzi, wiesz, lato mija ja niczyja, jak to się mówi, i no a w tym czasie ci leci doświadczenie, tak czy nie? No leci. A po co studiujesz? No po to, żeby ewentualnie tak pójść potem do dobrej pracy. No to jest takie proste, a takie trudne dla niektórych ludzi, nie? Czyli zadaj sobie pytanie, studiujesz po to, bo chcesz poszerzać wiedzę, bo jesteś fanatykiem wiedzy, czy studiujesz po to, bo ktoś powiedział, zrób sobie studia, będziesz lepiej zarabiał, no tak? To ja ci mówię, zrób to, często może gorsza uczelnia, ewentualnie dla osób, które się zastanawiają i teraz oglądają, jeszcze nie wybrały, może wiesz, tam jakiś warunek wpadł, ale praca daje ci to, że ty za kilka lat nie startujesz z poziomu, idę do pracy, startujesz z poziomu takim, że dzień dobry, ja tu mam 2 lata doświadczenia w ogóle. No panie, no to o czym my tu rozmawiamy? Ja nie jestem taki stażysta jak tamci, którzy właśnie z dyplomem pięknie, wiesz, dyplom przedstawiają i mogą jedynie przedstawić dyplom. To jest niesamowite, że ludzie mogą przedstawić dyplom. A pracodawcy, tak jak mówiłem, wiedzą, że dyplom niestety to znaczy to, że masz dużo czasu, albo B, jesteś sprytna i zdajesz coś. Bo wiele kierunków jest pod to. Tak, filozofia studiowania, nie trzeba być mądrym, nie trzeba być inteligentnym, trzeba po prostu być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, mieć odpowiedniego znajomego, no po prostu być sprytnym. Ogólnie mówiąc, być sprytnym, prawda? I mieć odpowiednią ilość czasu i każdy gdzieś tam prędzej czy później niektóre kierunki jest w stanie skończyć, naprawdę. A to patrzcie, i teraz tak, zarabiasz pieniądze, uczysz się w ogóle finansów. No młodzi ludzie, finansowo masakra, to finansowo, tak jak powiedziałem, w Polska tragicznie, świat tragicznie, no ale dobrze, bo my tutaj też, jak żyć, a nie tylko przeżyć, ekipa, no to my już tutaj mamy, mam nadzieję, większą świadomość tego wszystkiego i w ogóle zarządzanie własnymi finansami, no to jest temat mój. To już na live ostatnio, jak robiliśmy na Instagramie, dlatego polecam cały czas swojego Instagrama, tam wiesz, fotki można z plaży, tam wiesz, ja robię jakiś wigibajtus, wiesz, klata i tak dalej, to Instagram jest w końcu, ale ja bardziej tego Instagrama lubię, bo ja mam taki kontakt z wami fajny, myślę, i te live to jest dla mnie nie masakra, tylko takie pod tym względem pozytywnym, że pozytywna masakra, super jest, i właśnie ostatnio rozmawialiśmy, nie, że to są wszystko tak tematy rozległe, że to jest na książkę. No zobaczymy, może kiedyś ta książka, ale to wszystko, zobaczcie, ile tu jest czynników. Ja masakra, czasami robię jeden podcast i wychodzi mi ileś tam tematów po prostu dodatkowych, gdzie mówię, trzeba zrobić podcast. No zobaczcie, że każdy temat się łączy z tym. Jakby tu tego. To jest wszystko jakby to, jak życie nie tylko przeżyć, ta filozofia, no to łączy właśnie tą studia, łączy właśnie karierę w pracy, w ogóle zarządzaniu życiem, zarządzaniu finansami. To wszystko jest jakby, to ma składowe. Zobaczcie, ile rzeczy, ile takich poziomów
Trzeba wygrać, żeby w to żyćko grać, nie? To jest niesamowite. Dlatego, no mówię, po pierwszym semestrze najlepsza opcja pójść do roboty i dołączyć, jeżeli nawet już tam masz, wiesz, wszystko pozdawane. To czemu nie? Czemu nie spróbować? Czemu nie spróbować? Bo potem można się okazać, że będzie za ciężko, za trudno, za dużo godzin ci to poświęca. To rzucisz jakby, no wiesz, o co chodzi. Nie studia, pracę. Studia fajnie mieć. Zawsze może się mogą przydać. Dzięki wielkie za uwagę, moi drodzy. Tutaj jest następny podcast. Wyskoczył YouTube, to zasugerował dla ciebie. Algorytm stwierdził, o, to dla ciebie będzie. Ja też tak twierdzę, bo algorytm wie lepiej. No, jeżeli doglądałeś do końca, no to napisz pracę na studia w komentarzu. Dzięki, do usłyszenia.